Witajcie, kochani. Dzisiejsza noc to był bardzo ważny moment w roku. To jest zrównanie dnia i nocy, równonoc. We wszelkich tradycjach starożytnych jest to moment, który się celebruje, który przynosi nową energię, a dla Polski, dla Europy to jest znak, że już początek wiosny. Widziałam nawet na Facebooku takie posty ze zdjęciami bocianów, że gdzieniegdzie już bociany przyleciały. Ale chciałabym z Wami porozmawiać i podzielić się kilkoma refleksjami na temat zrównania dnia z nocą, na temat zbalansowania nocy i dnia, energii żeńskiej i męskiej, zbalansowania rytmów życia i tak dalej. W naszym życiu bywa tak, że są takie etapy rosnącej energii, dynamiki w nas, pragnienia realizacji celów, pomysły, energia wznosi się coraz bardziej i bardziej i bardziej, mamy coraz więcej ochoty na to, co robimy, co planujemy, coraz więcej energii na realizację naszych celów, przychodzi taki pik, taki maksymalny moment i następuje taki powolutki spadek w dół. I nie tyle ubywa tej energii, co jest naturalny rytm życia, że następuje zwolnienie, wyciszenie i przychodzi taki moment, który niektórzy nazywają wypaleniem. Lecz to nie jest wypalenie, to jest po prostu naturalny cykl, naturalny moment w naszym życiu, kiedy po ekstremalnych naszych wyczynach, po osiąganiu różnych celów, dynamice życiowej, następuje zwolnienie, wyciszenie, prawie aż do poziomu zerowego, prawie że bez ruchu, prawie że bez celowości, by potem znowu zacząć się wznosić i wznosić i wznosić i wznosić w tym dochodzeniu do celów, w tym dążeniu, w tej energii. I tak dalej, i tak dalej. To jest tak, jak w codziennym życiu. Potrzebujemy w ciągu dnia mieć energię na to, co planujemy. Potem przychodzi wieczór. Raczej nastrój się robi coraz bardziej wyciszony. Im dalej w wieczór, im dalej w noc, tym bardziej chce nam się spać. I przychodzi sen, spokój i poranek, i od początku. Więc to, o czym chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, to żeby pamiętać, że gdy jesteśmy w takim momencie rozpędzenia naszej energii, naszych działań, na pewno przyjdzie moment zwolnienia i wyciszenia. I tym nie należy się przejmować i stresować, to jest naturalne. A kiedy już on przyjdzie, to wykorzystać te dni, tygodnie, a czasami miesiące wyciszenia, zwolnienia tempa, by przygotować się do nowego etapu, do wzniesienia energii, do nowej dynamiki, do nowych wyzwań, do nowych celów. Tak to już w życiu naszym jest. I chciałabym właśnie dzisiaj na to zwrócić Wam uwagę. Dzisiaj, gdy ta noc, która minęła, była tym szczególnym momentem kosmicznym i życiowym dla nas, w naszych rytmach życia, gdzie dynamika, aktywność zrównała się z pasywnością i odpoczynkiem. I to zależy od Was indywidualnie, od Waszych indywidualnych rytmów życiowych i energetycznych. Czy teraz zacznie się dla Was wznoszenie energii, coraz więcej aktywności, coraz więcej dynamiki życiowej, czy coraz mniej w kierunku wyciszenia, pasywności, odpoczynku? W moim życiu teraz jest etap pasywności i odpoczynku. Skierowania się mojej uwagi na mnie, na moje sprawy, na moje życie wewnętrzne i na moje życie rodzinne. Po okresach wielkich, dynamicznych i długotrwałych, energetycznych moich działań na rzecz ludzi,
na rzecz celów zewnętrznych, teraz jest to moje wyciszenie i to moje skierowanie do wewnątrz. Każdy etap w życiu jest potrzebny. I tak jak są te same cykle w ciągu dnia, te cykle są w ciągu tygodnia, te cykle up and down, góra-dół są w ciągu miesiąca, te cykle góra-dół są na przestrzeni roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie, w którym momencie cyklu życia, tej sinusoidy, jesteście teraz wy. Proponuję wziąć kilka głębszych oddechów i wyobrazić sobie indywidualną sinusoidę życia, twoją sinusoidę życia. Zamknij teraz na chwilę oczy, weź kilka głębokich oddechów, powoli wdech ku górze, zatrzymaj na chwilę, długi wydech przez usta i rozluźnienie ciała. I jeszcze raz, wdech do góry, zatrzymaj na chwilę i długi wydech i rozluźnienie ciała. I gdy już czujesz, że twoje ciało rozluźniło się bardziej, a twój umysł się uspokoił, wyobraź sobie swoją indywidualną sinusoidę życia. Wyobraź ją sobie na ekranie przed tobą. To jest twoja własna, osobista sinusoida życia. Zapytaj mądrość twojego serca, bo ono wie. Zapytaj swoją wewnętrzną, głębszą jaźń. W którym miejscu na mojej indywidualnej sinusoidzie życia ja się w tej chwili znajduję? Czy na samym szczycie, czy na samym dole, czy gdzieś pomiędzy? Gdzie ja się teraz znajduję? Możesz to wyczuć, możesz to wiedzieć, możesz to zobaczyć. Jeśli twoja linia czasu przepływa od lewej strony do prawej, to miejsce, które ujrzysz teraz, gdzie znajdujesz się na twojej indywidualnej sinusoidzie życia, pokażę ci, co przed tobą. Czy przed tobą moment wznoszenia się jeszcze w działaniach, energii, dynamice życiowej? Czy przed tobą etap opadania leciutko, wyciszania, spowalniania? Jeśli jesteś w takim miejscu sinusoidy życia, które pokazuje, że przed tobą wznoszenie, to przygotuj się na to wznoszenie. Przygotuj się, zbieraj energię, nie posypiaj za dużo. Bądź przygotowany, przygotowana na nowe działania, nowe wyzwania. A jeśli ujrzysz siebie lub poczujesz, że jesteś w takim miejscu na twojej sinusoidzie życia, że przed tobą opadanie w dół, co nie znaczy wypalenie, co znaczy konieczne wyciszenie, pozbieranie energii, odpoczynek, przygotowanie do następnego etapu, to przygotuj się na to. Obejmij ten moment, obejmij tę chwilę z takim pogodzeniem się, że przed tobą wyciszenie działań i nie staraj się na siłę mobilizować czegoś, co nie jest tobie dane w tej chwili. Gdy idziemy zgodnie z rytmami naszego życia, naturalnymi rytmami naszego życia, to wówczas doświadczamy więcej satysfakcji i nasze życie jest bardziej efektywne. I nie wysilamy się na maksymalną dynamikę tam, gdzie potrzebne jest wyciszenie w naszym życiu. A jednocześnie nie dajemy sobie przyzwolenia na leniuchowanie tam, gdzie potrzebne jest mobilizowanie naszej dynamiki. Dobrze jest to wiedzieć, czuć, wiedzieć, gdzie znajdujesz się na
sinusoidzie życia w tej chwili. Być z tym pogodzonym, pogodzoną i działać zgodnie z tym. Weź teraz jeszcze jeden głębszy wdech. Długi wydech, rozluźnij się. Porozmyślaj chwilę o tym, co przed Tobą, a zgodne jest z Twoim miejscem na sinusoidzie życia. I gdy otworzysz oczy, gdy już włączysz się w nurt codzienności, postępuj zgodnie z tym. Nie przeciw nurtowi, ale zgodnie z tym. Zgodnie z tym, co jest Tobie dane. Czy jest Ci dane dynamizować siebie, swoją energię, czy jest Ci dane wyciszać siebie, swoją energię? Postępuj zgodnie z tym, a Twoje życie będzie układało się o wiele bardziej szczęśliwie i efektywniej dla Ciebie. Serdecznie Was pozdrawiam z pierwszymi powiewami wiosny w Polsce. Ja już niedługo w Polsce się pojawię. Pozdrowię Was z Polski w maju, a tymczasem jeszcze pozdrawiam Was z mojego ogrodu w Australii. Życzę Wam wspaniałego dnia i efektywnych działań lub odpoczynków zgodnie z Twoją indywidualną sinusoidą życia. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa.